Cześć, witam Was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w jak zwykle przypadkowym i niespodziankowym filmie. Macie tutaj tytuł tego filmu, czyli sposoby na klątwy, przekleństwa, uroki, złorzeczenia. Ja tutaj sobie poczekam na jakiś widzów i zaczniemy omawiać te sposoby szybko i na temat. Witajcie oczywiście bardzo serdecznie, śniadankowo, internet chodzi zacnie, można robić streamy, fajnie, że jesteście. Słuchajcie, jest cykl już tych filmików, tak? Najpierw był filmik, który rozpoznawał, jak gdyby klątwy, złorzeczenia, uroki, nazywał, co jest czym. Potem było rozpoznawanie tychże, no ale teraz sposoby, tak? Bo trzeba jednak wiedzieć, jak leczyć, jak zapobiegać. Witam Olgę, witam Ewę. Ewa, na żywo wróciłaś. Jeszcze niekompletnie. Robię streama na Facebooku, natomiast od jutra dopiero poranki, wieczory z wróżką, czyli odpowiedzi na Wasze pytania. Żeby nie było, ciągle odpowiadam na te pytania, tyle że mailowo, ale nie miałam jak zrobić streama, nie było mnie w domu. A teraz muszę się rozpakować, słuchajcie, muszę się rozpakować, rozpakowanie nie jest najlepsze. Zajadamy boróweczkę i lecimy do tematu, słuchajcie. Zaczniemy może od takiego najmniejszego kalibru, czyli od złorzeczeń. Dlaczego? Dlatego, że one zdarzają się najczęściej. Tak jak Wam mówiłam, złorzeczenia wystarczy, że ktoś nam powie źle w twarz, powie poza nami źle o nas i już można mówić o złorzeczeniu. I oczywiście, jeżeli słyszymy złorzeczenie na swój temat w czasie rzeczywistym, to możecie zrobić dwie rzeczy. Jeżeli nie chcecie wystraszyć delikwenta, pamiętacie figę z dzieciństwa, czyli zaciskanie kciuka, to jest właśnie bardzo dobry gest, jak ktoś Wam mówi, że jesteście w czymś źli, czymś niedobrzy, albo jacyś, zacisnąć kciuki, zrobić figę i figa z makiem. Natomiast jeżeli chcecie delikwenta wystraszyć, musicie pamiętać, że gest czarownic jest tutaj bardzo mocno odpychający, czyli rogi diabła. To wcale nie są rogi diabła, tylko widełki, którymi odpychamy złorzeczenia. Także to jest taki pierwszy sposób na bieżąco. I możemy również zastosować metodę szeptuch, powrót z Podlasia, wszystko wiem. Może to nie jest zbyt kulturalne, ale bardzo skuteczne. Jeżeli ktoś coś mówi, czego nie chcecie usłyszeć, nie chcecie do siebie przykleić, po prostu splujcie. Trzy razy. I się kiedyś mówiło, na psa urok. Prosta sprawa, każdy to zna, niewiele osób to stosuje. Natomiast no, nie wygląda to może zbyt dobrze. Oczywiście kulturalnie i bardziej EU byłoby powiedzenie, ktoś ci mówi, jesteś nikim, a ty mówisz, wyjmuję to spod działania prawa i uziemiam. Brzmi dobrze, ale zawsze można zrobić na psa urok. Witam Zoi, witam Romcie, fajnie, że jesteście. No to mamy taki czas bieżący i to zależy od naszej postawy. Jeżeli jesteśmy mili, to sobie tam robimy figę z tyłu, po cichutku. Jeżeli chcemy zrobić dobre wrażenie, robimy rogi diabła, ludzie się wystraszą, dadzą nam święty spokój. Też bardzo skutecznie. Wiecie, że są w przyrodzie dwa sposoby unikania niebezpieczeństw. Jeden to jest wtapianie się w otoczenie i wtedy możemy zapalić szarą świecę, gdzie szara świeca po prostu nas wtapia. A drugim sposobem jest wrzucenie mnóstwa barw, jeżeli jesteśmy jadowici. Zobaczcie u robaczków, u motylków, u wszystkich zwierzątek. Jak są jadowite, są przekolorowe i takich nikt nie ruszy, bo są przekolorowe i wiadomo, że są niebezpieczne. Bądźmy przekolorowi, bądźmy brokatowi. Kolejnym sposobem, jeżeli czujecie jakieś złorzeczenia na sobie albo się w ogóle źle czujecie, najprostszym sposobem jest zrobienie sobie kąpieli, dosypanie do niej garści soli, polecam sól kłodawską. Dlaczego? Jest kopalniana i jest tania. Himalajska już teraz też, najpierw był na nią szok i kosztowała $1 000 000, tak jak pietruszka teraz. Albo borówki, niestety. Natomiast teraz już jest trochę tańsza, ale kłodawska jest bardzo dobra. Także taki prosty
sposób. Bardzo dobrze działa węgiel i jest to rodzaj i zabezpieczenia, i odtrucia. Dlatego, że noszona bryłka węgla w kieszeni, ja dostałam od którejś z Was taką tą małą buteleczkę od Gabrysi, nie? Taką małą buteleczkę napełnioną węglem. Można to nosić przy sobie po prostu. Taki kopalniany myczek. Albo kawałeczek buteleczki z solą, która też pięknie, to trzeba to wymieniać od czasu do czasu, sól, neutralizuje złorzeczenia. Natomiast można również po prostu popracować z tym węglem, wziąć go do rączki, przekazać wszystkie negatywne rzeczy i wyrzucić, po prostu uziemić. Prostym sposobem na złorzeczenie jest również okadzanie szałwią bądź innym kadzidłem. Ja oczywiście lokowanie produktu, polecam mieszankę ziół oczyszczających z naszego sklepu Pentagram JW. Mieszanka dobrana, konsekrowana. Można tą mieszanką oczyszczać na węgielku trybularzowym, bądź mocny sposób po prostu podpalić i rozdmuchać. Da radę. 3 razy w prawo, 4 razy w lewo, nieważne. Ważne, żeby po prostu się dym rozszedł. Witam Dorotkę. W ogóle przywitajcie się, jak już jesteście i oglądacie, także zobaczymy. Stream jest tylko na fejsie, potem go oczywiście wrzucę na YouTube'a, ale to na razie fejsujemy. Co działa? Zapalenie czarnej świecy z intencją oczyszczenia. Jeżeli wiemy konkretnie od kogo, tutaj również lokowanie produktu, polecam czarne świece z naszego sklepu, które będą konkretnie odcinały Was od kogoś, jak powiecie od kogo, tak? Po prostu w ten sposób zadziałamy magicznie. Natomiast generalnie czarna świeca dla rzeczy, odcięcia rzeczy świadomych bądź nieświadomych równie dobrze zadziała. Bardzo dobrze działa kąpiel w ostrożeniu. Robimy napar. Napar wlewamy do wanny i patrzymy, czy robią się gluty. Jak robią się gluty, to się okaże, że no mamy tam jakieś złorzeczenia i różne dziwne rzeczy. Jak się nie robią, po prostu z bieżących rzeczy oczyszcza. Witamy Ilonkę. Również co jeszcze? Można uziemić się z bieżących złorzeczeń, biegając boso po ziemi z intencją uziemienia i ściągnięcia przez ziemię złych energii. Również można 2 ręce do ziemi przyłożyć. Jedna oddaje, druga czerpie. Biorcza, oddawcza. I robimy przepływ energii, zostawiając sobie w ciele naszą dobrą energię. Możemy zrobić też taki złorzeczeniowe odcinanie. Skupiamy się na tym, że ktoś nam źle powiedział, ktoś nam źle życzył, ktoś nam złorzeczył. Ktoś fajnie napisał kiedyś złożyczył. No właśnie, złożyczył. Czyli również źle życzył. Skupiamy się, gładzimy sobie włosy, sprowadzamy wszystkie złe energie do jednego małego kosmyka, który odcinamy i spalamy. Czyli są takie proste sposoby. Kolejna sprawa, uroki. Uroki to jest troszeczkę gorszy kaliber, który wymaga przy odcięciu nieco większych starań. Możemy zrobić na przykład, to co słyszycie, to jest pakowanie Waszych paczek. Także spokojnie. To jest live, to jest dom, sklep naraz i wszystko. Także tak to wygląda. Możemy zapalić czarną świecę i tu już nie wystarczy na przykład, wystarczy. Oczywiście, że wystarczy, ale można zrobić to bardziej. Nie tylko samą intencją, ale można powiedzieć stare szeptuchowskie słowa. Uroki, uroki, skąd żeście się wzięły? Czy z wiatru, czy z czego? Obyście zginęły. I tutaj uroki ściągane są przez ogień czarnej świecy. Drugim sposobem jest przetarcie trzykrotnie o wschodzie słońca czoła własną bielizną, dlatego że uroki bardzo często osadzają nam się w czakrze trzeciego oka, więc jeżeli przetrzemy w dwie strony, to nie chodzi o to, żeby, znaczy starzy robili krzyż, ale przetarcie w dwie strony właściwie też zmazuje pewne rzeczy, tylko musi to być po prostu bielizna. Kiedyś mówiono koszulą, kto nosi koszulę? Znaczy halki, takie koszule pod spodem. No teraz prawie nikt. Także niech to będzie po prostu bielizna. Awe Romcia. Romcia mówi, buławatek w serwerka sobie. No, zgadza się. Dokładnie tak. Witamy Anię. Nie widzę, kogo witam jeszcze wyżej, ale mi na czacie uciekają osoby. Dobrze. Możecie jako trzeci sposób na uroki użyć jednego z rytuałów oczyszczających na moim kanale. Na przykład czakralny jest bardzo dobry. Taki prosty czakralny to chyba my z 10 razy robiliśmy jak dla grupy.
I co? I to jest rytuał z prowadzeniem. Jeżeli wejdziecie na mój kanał Joanna Wróżka, Joanna Wiśniewska, wpiszecie rytuał czakralny w wróbkę, to na pewno Wam coś wyskoczy. Jest to rytuał z prowadzeniem. Przygotowujecie 7 świec, zawiązujecie 7 niteczek, jeżeli nie macie 7 kolorów czakralnych, właśnie w kolorach czakralnych, i po prostu z prowadzeniem robicie ten rytuał. Bardzo dobrze usuwa wszelkiego rodzaju uroki. Można na uroki zastosować metody szeptuch, czyli jajowanie i spalanie lnu. Tylko to fajnie, żeby nam ktoś zrobił. To jest po prostu zwyczajnie wygodniejsze. Witam Sylwię. Kolejnym sposobem, ale takim zapobiegawczym, lepiej zapobiegać niż leczyć, są wszelkie rytuały wzmacniające naszą tarczę ochronną. Czyli dla dobrobytu, dla wzmocnienia, palenie czerwonej świecy chociażby, dla wzmocnienia naszej energetyki generalnie. Czyli uroki mają, powiedziałam tak, złorzeczenia możemy odpluć, a uroki powinniśmy już bardziej wycelebrować, to zrzucanie. I przechodzimy do kolejnego kalibru, czyli do przekleństw. To jest znów gorszy kaliber. I tutaj oczywiście z przekleństw i klątw stara dobra szeptucha ludowymi metodami oczyści. Natomiast to jest znów gorszy kaliber, jeżeli my tutaj jako takie, no powiedziałabym, miejskie wiedźmy robimy pewne rzeczy, to bardzo dobrze zastosować nie tylko samą świecę intencyjną, ale rytuał oczyszczający z otwarciem i zamknięciem kręgu. I tutaj, jeżeli otworzymy krąg, zrobimy rytuał właściwy, czyli zapalimy na przykład czarną świecę z tymi słowami, uroki, uroki, skądżeście się wzięły, czy z wiatru, czy z czego, obyście zginęły. Potem podziękujemy żywiołom, zamkniemy krąg, to już mamy całą celebrację. Często przy przekleństwach, bo jest to coś, co nas goni długoterminowo, co ma silną moc sprawczą, często przy przekleństwach takie rytuały trzeba powtarzać. Najlepiej wybrać sobie na przykład przysłowiowe 9. 9 nowi. Poświęćmy ten prawie rok czasu na to, żeby raz w miesiącu zrobić jeden konkretny rytuał z otwarciem i zamknięciem kręgu. Jeżeli ja na przykład robię, powiedzmy, 10 rytuałów tygodniowo dla Was, to w pewnym momencie pewnie, że mi wystarczy na przykład trzykrotność powtarzania. Bardzo często u mnie już przy trzecim razie z miłosnych rytuałów zostaje, wie Pani co, niech Pani nie robi trzeci raz, bo już nie chcę, żeby było dobrze, bo znalazłam siebie i inną alternatywę. Tak działają miłosne najczęściej. Dobre miłosne, nie spętania. Natomiast właśnie przy oczyszczaniach czasem tak, raz jeszcze karty nie takie wyszły, dwa jeszcze, a już za trzecim razem pięknie wychodzi. Natomiast jeżeli jesteście nie maszynką do rytuałów, czyli nie macie kulturystycznych mięśni energetycznych, tylko po prostu sobie robicie, nie dla siebie i kogoś, to te 9 razy będzie bardzo zacnie i słusznie. Ave Moniczka, ave Ewa. I jeżeli słyszymy przekleństwo na bieżąco, właśnie można powiedzieć, wyjmuje spod działania prawa i uziemiam, bo wtedy nie zdąży się ono ugruntować. A jeżeli nie znamy przekleństwa, nie bardzo wiemy kto, no to właśnie ten rytuał z otwarciem i zamknięciem kręgu. U mnie wszystko jest na kanale. Wpiszecie rytuał oczyszczający, wyskoczy multum. Często pytacie, ale który wybrać? Przejrzyj i zobacz, który Ci pasuje. Zastosuj swoją intuicję. No oczywiście możecie się do mnie zwrócić wtedy. Wtedy każdy będzie zadowolony, Wy macie z głowy, ja jestem zarobiona. Także tak to wygląda. I na przykład możecie zapisać się na 9 nowi. U mnie to kosztuje 20 zł. W zasadzie czasem by Was sól, woda, kadzidło i dobra świeca tyle wyniosła. Robimy to w grupie. Jak poświęcicie sobie na oczyszczanie z przekleństw 9 nowi, zapisując się znowu na nów i działamy wspólnie na kanale o 21, to też bardzo ładnie po prostu podziała. Jeżeli nie jesteśmy magikami, co robić? No częste oczyszczanie częściowo niweluje przekleństwa. Oczywiście, że lepiej udać się z tą sprawą do specjalisty, bo tak jak ze złorzeczeniami, z urokami, można sobie samemu poradzić, nawet nie będąc wielce na ścieżce magicznej akurat, bo nie mówię rozwoju, bo każdy gdzieś tam swoją drogę ma, to sobie dacie radę, natomiast z przekleństwami, klątwami, właściwie z klątwami, to już bardzo ciężko, jeżeli nie jesteście specjalistami, po prostu. Możecie również zastosować taki krótki rytuał, kupić 9 świec separacyjnych, zacząć 9 dni przed nowiem,
i codziennie o północy palić te 9 świec, po jednej świecy separacyjnej dziennie, ze słowami: wszystko co złe wysyłasz mi, wróci do ciebie razy 3. Często mnie pytacie, o ja takie tutaj, tu w ogóle serce, brokat, tęcza, pierdzenie jednorożcami, ale czemu wróci do ciebie razy 3? To nie chodzi o to, że to się złorzeczy, żeby trzykrotnie wróciło, to jest rodzaj ostrzeżenia. Dlaczego? Dlatego, że odbite ode mnie, pomnożone przez moją wolę i moją ochronę. To tak jak promień lasera odbity, dupnie. Po prostu, dokładnie. I kcz. Oczywiście, że możemy próbować się zabezpieczyć, wkładając, jeżeli wiemy, kto nam rzuca przekleństwa, wkładając człowieka w lusterka, znaczy nie, że całego człowieka, tylko jego imię i datę urodzenia. I wtedy już te bieżące rzeczy również będą się odbijać. Można również zastosować zamrożenie, ale to też odbija bieżące rzeczy, ale już nie to, co było. Z tego trzeba jednak oczyścić. Dzięki Wam bardzo za łapki, serduszka i różne inne. Tutaj lata tego po prostu. U mnie lata z tej strony, na firance. Idzie, życzenia spełnia. Witam Iwonkę, witam B.B. Borkę. I przechodzimy do klątw. Najgorszy kaliber. W zasadzie klątw można się pozbyć starymi szeptuchowskimi metodami, ale to nie polega wtedy na tym, że spotykamy się raz. Tylko jeżeli już jest taka klątwa, że człowiek przychodzi do takiego człowieka jak ja na czworaka, bo tak to generalnie wygląda w momencie, kiedy są klątwy, to nie jest tak, że mi się dobrze wiedzie, opuścił mnie Zenek i normalnie klątwa, ach, drama, nie? Problemy pierwszego świata. Nie. Człowiek, który ma klątwę, to praktycznie na czworaka już przychodzi. Dlatego na klątwach się nie zarobi. Dlatego, że człowiek taki nie ma kasy, a inaczej można zarobić, bo przecież taki człowiek może się zapożyczyć. Ale co to wtedy jest za intencja? Ja zawsze mówię, jak ściągam klątwy, poczekaj, jak już się dorobisz, to cię oskubię do żywego. Jest tak. Pani Joanno, bo ja po prostu nie mam, tak? Nie mam na chleb. Nie mam na chleb, nie mam człowieka, nie mam zdrowia, nie mam nic. Klątwy, uroki wychodzą w kartach, mamy tragedię. Trudno, no z pustego i Salomon nie naleje. Zrobić trzeba porządek z zastrzeżeniem jak diabeł. Jak wrócisz do domu, pierwsza rzecz, którą spotkasz, należy do mnie. Ale nie przesadzamy, no. Oskubię tak, cię. No, oskubię cię. Jak już będziesz bogata, to normalnie procent. Ale boli bardziej. Nie tam boli bardziej, to jest uczciwiej. Ma, to da. A jak nie da, to się... Upsik, no. To i tak da. To i tak wezmę. Dokładnie. Stare szeptuchowskie metody bardzo mocno działają, tylko wtedy co najmniej 9-krotnie trzeba się spotkać przed wschodem albo po zachodzie słońca, więc to nie jest sprawa łatwa i powinno być to osobiste. Chyba, że jest rodzaj takiej energii, którą my nazywamy klątwą, a nie jest to takie dopieczenie do żywego. Można klątwę również zrobić pełnym rytuałem, którego ja nie mam na kanale i na kanale mieć nie będę, bo nie są to rzeczy do widoku publicznego. To druga sprawa, także tutaj trzeba było się zwracać do mnie. Mam pytanie. Gabriela pyta, czy ja jako matka mogę zamówić u Pani oczyszczenie, nie wiem, z klątwy czy uroku dorosłego syna? Powiem tak. Po pierwsze trzeba sprawdzić w kartach, co to jest, bo ja bez mojej diagnozy nie robię działań. Taka zasada. Po drugie, w zasadzie nie powinno się dorosłego bez jego wiedzy dobrze uzyskać zgodę nawet w postaci a rób co chcesz. To też jest ważne. Także wolałabym w ten sposób. Takie rytuały klątwowe bywają odklątwiające. Bywają ciężkie i długoterminowe. Bywa, tak chyba najdłużej to miałam około 25 razy działań. Tylko tak jak mówię, na klątwach to jest człowiek nie w stanie praktycznie zarobić, bo nie można człowieka jeszcze dokopać, tylko trzeba go wyciągnąć, a potem najwyżej. Oczywiście tam jest zawsze dowolny finans, dlatego że nawet żeby to miała być czasem złotówka, jak ktoś leży i kwiczy, ale musi być ta wymiana energetyczna, no, czasem dostaje pudełko cukierków, różne rzeczy. To tak, ale właśnie chodzi o to, żeby tego człowieka wyciągnąć.
bieżące objawy klątwy bardzo łagodzi spalanie bądź kąpiele w czarcim żebrzy. To jest jedno z mocniejszych ziół. Biała szałwia jest rozdmuchana. Wiecie, jakie są bardzo często takie tendencje w świecie ezoterycznym. Dwupunkt. Nie ma czakr. Coś tam się dzieje, biała szałwia. A my tu mamy swoją pokrzywę, mamy swoją miętę, mamy swoje czarcie, żebro. Biała szałwia jest łatwiejsza, łatwiejsza ją łatwiej dostać. W ogóle ludzie jakoś tak, nie wiem. Paulo Santo jest fajne, tak, wszystko jest fajne, ale mamy swoje rzeczy. Nie musimy tam szukać po szamanach z Ameryki Północnej bądź Południowej. No, także palenie ziół, lek, jajko, czarcie, żebro, pokrzywa, jałowiec bardzo mocno łagodzi objawy klątwy, ale jej nie zdejmuje. Mam tu pytanie. A liść lawrowy? Tylko nie wiem, czy to się... Jak wyłączę audycję, sorry. O nie, przewija się. Mam pytanie. Co pewien czas pojawiają mi się w myślach przekleństwa na swoją osobę, bardzo wulgarne. Ostatnio też na dzieci. Mamy coś takiego. Mózg jest... To nie telewizor się nie wyłączy. Wtedy, Magdaleno, jak złapiesz się na tym, to jest to, co ja powtarzam, że ja czasem jadę samochodem i sobie wyobrażam, że zaraz gdzieś tu mogłabym mieć wypadek. Dwie rzeczy. Ja zaczynam śpiewać moje słynne kolorowe kredki, w pudełeczku noszę, odwracam uwagę od myśli, ale normalna wiedźma mówi, wyjmuję spod działania prawa i uziemiam. Po prostu tak rób, bo głowy nie wyłączysz. Ile ja się tego uczyłam, żeby tak, wiesz. Dobra. Tak. Wchodzić właśnie w takie myśli. O. No, a wchodzi się. To samo idzie. Dobrze. I jeszcze co do klątw. Oczywiście wszystkie te wcześniejsze metody, które Wam wymieniłam odnośnie uroków, złorzeczeń, przekleństw, one łagodzą objawy. Natomiast klątwy zdejmuje się przede wszystkim rytualnie, metodami dobra szeptucha, swoimi metodami i raczej samodzielnie sobie z tym nie poradzimy. O, także tak Wam chciałam. Także pełen cykl, myślę, że ten cykl przynajmniej na razie, bo ciągle dochodzi nowych widzów, ja pewne tematy powtarzam, pewną wiedzę zdobywam, pewnie też mówię inaczej, więc ciągle będą się te tematy kręcić, ale na razie cykl. Zauważcie sobie i obejrzyjcie filmy, co jest czym, czyli co to jest klątwa, co to jest urok, co to jest złorzeczenie, co to jest... Potem, jak rozpoznać i teraz trzeci film, jak leczyć. Myślę, że Wam się to bardzo mocno przyda. I co? I moi kochani, tyle takiej spontanicznej audycji. I jutro wracają filmy Wieczór Poranki z Wróżką. Ja dzisiaj nie mam ochoty. I nie, muszę po prostu rozpakować się, zrobić wszystkie rzeczy z fiskalem, papierami. Trochę tego będzie. Zatowarowanie i takie tam sprawy. Także co? Dzięki Wam bardzo za bycie, uczestniczenie. Przesyłajcie dalej film, udostępniajcie, niech to się rozwija wszystko. Kinga pyta, ile u Pani kosztuje sprawdzenie w kartach, czy coś tam nie jest podczepionego. Jest. Kochana, ja na pytanie film, czyli na kanale YouTube, czyli na Wróżka Joanna Wiśniewska, odpowiadam za 5 zł, ok? Piątak, tyle ile płacicie generalnie, nawet czasem połowę za wysłanie SMS-a do doradcy, tu dostajecie odpowiedź na wizji, ile to kosztuje, 5 zł, tylko trzeba pod filmami przeczytać, jak to zrobić. Jeżeli macie sprawy odnośnie zrobienia rytuałów, pod filmami wszystkie maile są. Do rytuałów jest mail rytualezotarot@gmail.com. O, dokładnie tak. Rafał mówi, żebym Cię pozdrowiła. A pozdrawiam również. Dobra, buziaczki dla Was i do zobaczenia, serduszka, udostępnienia, niech to idzie dalej, ratujmy się. Dużo możecie zrobić sami w sprawach niemożliwych. Zapraszam, pa, pa.